Partnerem strategicznym programu jest PKO Bank Polski. Dobry wieczór Państwu. Nowy Ład ma być zaprezentowany w sobotę. Czekamy, mamy przecieki, ale mamy również informacje o tym, że sytuacja jest dynamiczna, dużo się zmienia. Eksperci nie chcą się zbytnio wypowiadać, ale znaleźliśmy i takowych, którzy podzielą się swoimi myślami na temat tego, jak wygląda polska rzeczywistość i jak być może powinna wyglądać. Zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, zapraszam na skrót informacji z polskiej i międzynarodowej gospodarki. Wyniki największego dewelopera pobiły historyczny rekord nie tylko przez wzrost sprzedaży mieszkań, rekordy bije też marża. Największe przebicie Dome Development notuje na rynku warszawskim, gdzie marża wynosiła w pierwszym kwartale 34%, 31% rok temu, w Trójmieście marże wynoszą 32,7%, w zeszłym roku 30%, a we Wrocławiu 25%, w zeszłym roku 15,8%. Wynika z danych raportu kwartalnego spółki Dome Development. Po wejściu w życie założeń Nowego Ładu zyskać mają seniorzy oraz młodzi rodzice, wynika ze słów minister rodziny Marleny Maląg, która ujawniła nieco szczegółów planu. Jak powiedziała, rozwiązania na pewno będą służyły rodzinom z małymi dziećmi, będą promowały to, aby młodzi ludzie podejmowali decyzje o zakładaniu rodzin. Szefowa ministerstwa podkreśliła, że w polskim Nowym Ładzie znajdą się inwestycje w polską rodzinę, zarówno w sferze społecznej, adresowanej do rodzin z małymi dziećmi, dla seniorów, jak i także mocne wsparcie gospodarki. Młodym ludziom przede wszystkim potrzeba mieszkań, stabilnej pracy, pewnych zmian w kontekście elastyczności pracy i potrzebują opieki nad dziećmi między pierwszym a trzecim rokiem życia. Już niedługo operatorzy wózków widłowych będą mogli pracować zdalnie. Firma Mitsubishi Logis Next przygotowuje takie rozwiązania razem z kalifornijskim startupem Phantom Auto. Technologia przygotowana przez Phantom Auto nie ogranicza się wyłącznie do wózków widłowych. Może zostać wykorzystana w innych pojazdach mechanicznych. Być może będą mogli z niej korzystać zawodowi kierowcy ciężarówek czy też taksówkarze. Sporo udało nam się zreformować od 1989 roku, ale są dziedziny, gdzie te reformy niezbyt się przyjęły albo nie były zbyt udane. Są dziedziny, które bardzo mocno wpływają na życie społeczne, na nasze życie, a powinny ulec już zmianie postawy urzędników, postawa również obywateli w wielu kwestiach, ale to oczywiście jest proces dynamiczny, który się toczy. Zbliżające się dziesięciolecie jest z pewnością czymś, na co nie będziemy narzekali. Dziesięciolecie, które będzie wielką zmianą w polskiej rzeczywistości. Polacy bardzo się wzbogacą w stosunku do tego, jak żyją obecnie. I choćby wydawałoby się to nierealne w czasach pandemicznych, tak, drodzy Państwo, będzie. Zatem oby było jeszcze lepiej, bo wszystko zależy od reform, które zostaną podjęte i wszystko w rękach polityków czy obywateli, którzy nadzorują polityków. Zawsze się to zmienia. Wydaje mi się, że w tej chwili jest taka mniej więcej równowaga, co rzadko się zdarza, bo na ogół to jest rynek pracodawców albo rynek pracowników. Jest to powiązane z cyklami koniunkturalnymi, które w gospodarce zawsze występują. Więc teraz o dziwo, co jest dla mnie zaskoczeniem, w czasie tej pandemii nie powstał rynek pracownika. On się troszkę doszło do takiej równowagi trochę, ale wydawało mi się, że w czasie pandemii znowu wróci rynek pracodawcy, że pracodawcy będą dyktowali warunki. Tak nie jest. Dalej trzeba walczyć o dobrych pracowników i nawet tutaj w naszej organizacji 25-30 już w tej chwili osobowej my też musimy czasami podejmować jakieś dziwne działania, żeby kogoś pozyskać, na kim nam zależy i na jego kompetencjach. Lepsze traktowanie ludzi i jakby takie myślenie o nich nie tylko jako wymienialnym takim trybiku w maszynie, ale jako części o tym, że wszyscy jesteśmy częścią jednego zespołu. Może by to dobrze przysłużyło się w polskim organizacjom. Nie tylko mówię przedsiębiorcom, ale w ogóle organizacjom, prawda? I mówię tu o mediach, mówię tu o instytucjach publicznych, prywatnych, pozarządowych. Wszędzie mamy bardzo często ten sam schemat. Brakuje takiego przekonania, że człowiek, który pracuje w zespole, jest czymś więcej niż tylko tam
środkiem produkcji, ale jest jakimś częścią tego zespołu i to czasem jest i ja mam wrażenie, że ludzie chcieliby tak, że zarządzający, że w gruncie rzeczy właśnie to odpowiada tym zasadom współżycia społecznego, tak, że jak ktoś na przykład, to nie jest tak, że jak komuś się noga powinie od razu albo zrobi coś nie tak jak trzeba, to się go pozbywamy, wymieniamy na tańszego, albo nawet jak nie zrobi niczego złego, ale nie jest aż tak efektywny, to się już go pozbywamy, tylko wtedy dobry menadżer szuka, przesuwa, prawda, szuka miejsc, to nie jest też tak, to jest jego kompetencja, żeby dopasować ludzi na odpowiednie stanowiska, a potem jak już dopasuje, no to żeby dbać o to, żeby ta konstrukcja też w czasie mogła trwać. I to jest dobry menadżer. A no u nas menadżer z powodu tego, że bardzo wiele tych instytucji działa na krawędzi opłacalności, no to menadżer no to jest ktoś, kto trzyma Excela, no, i pilnuje tylko, żeby nie przekroczyło, żeby koszty się nie wyskoczyły z ramek. I to jest taka szkoła zarządzania niestety, którą miejmy nadzieję będzie się dało przewalczyć. No, jest i potrzebna zmiana taka materialna, to znaczy musi być trochę lepiej w tych przedsiębiorstwach, ale też zmiana mentalna, która powinna iść, jedno drugie powinno napędzać. My jesteśmy w Polsce bardzo dobrzy w diagnozowaniu problemów. I myślę, że tutaj to naprawdę dobrze diagnozujemy problemy. W miarę dobrze wskazujemy metody ich rozwiązania i bardzo źle je wdrażamy. Więc wdrożenia to jest polski wielki problem. A jak mówimy mikroprzedsiębiorcy, to wyobrażamy sobie małą, nie wiem, firemkę gdzieś na prowincji, gdzie jest ten szef i tam trzech pracowników i on przychodzi, on siedzi w wielkim gabinecie, oni stłoczeni obok w jakiejś salce i oni autobusem przyjeżdżają, a on Mercedesem i że tam jest problem. Mi się wydaje, że tam jest mniejszy problem, bo takich miejsc również z powodów takich w takich firmach bardzo często też jest jakoś nieformalnie to tak zorganizowane, że ci ludzie, pewien paternalizm chroni też spoistość tych miejsc, że ci przedsiębiorcy bardzo często oni też nie chcą być złymi pracodawcami. Jak mają możliwość, to starają się to tak zorganizować, żeby pracownicy byli zadowoleni. Mi się wydaje, że dużo większym problemem właśnie nie są ci tak zwani Janusze biznesu. To może był problem 10-15 lat temu, kiedy też nie było takich wzorców, kiedy tym wzorcem dominującym było to, że pracodawca to tak powinien być takim surowym ojcem, tak wymagać i tak nauczyć. Teraz już raczej jest, że jak ja znam przedsiębiorców, to oni raczej chcą być dobrzy, chcą myśleć o sobie, że są dobrzy i da się ich do tego przekonać. Zobaczymy, jakie będą te zapowiedzi i jakie to są plany. No, tam chodzą różne słuchy od jakichś zupełnie katastroficznych i strasznych, że będziemy tutaj przywracać PRL. Do zapowiedzi całkiem dobrych, czy tam pewnie racjonalizacji podatków i tak dalej, uporządkowania różnego rodzaju kwestii. Problemem są raczej te wszystkie miejsca, gdzie nie ma tej bezpośredniej relacji, które są tak rozciągnięte, te sieci podwykonawców, prawda, że pracujesz w systemie projektowym nie za bardzo wiesz, kto jest odbiorcą, jest jakiś odbiorca twojego produktu, który podaje ten produkt dalej, on nie płaci ci za ten produkt, dopiero jemu płacą za ten produkt, on się z tobą dzieli i to dopiero tworzy takie mechanizmy wyzysku, różne formy właśnie tych rozciągniętych łańcuchów tworzenia wartości dodanej w gospodarce. One nas pchają w tym kierunku bardzo niebezpiecznym tej uberyzacji, tak? Takiej, że każdy jest w zasadzie mikroprzedsiębiorcą. Produktywność, to nie ma niczego innego, produktywność i efektywność pracy, to żadnej innej drogi nie ma. Korelacja tego na przestrzeni ostatnich 30 lat jest całkowicie równoległa. To są te wskaźniki idą tak, im ta produktywność się zwiększa, tym ludzie więcej zarabiają. Tutaj nie sądzę, że ktokolwiek na poziomie jakimś racjonalnym jest w stanie to podważyć. Też te różne interwencje rządowe w tym zakresie w postaci tak zwanej płacy minimalnej, no to one też podążają z tymi dwoma wskaźnikami. Gdyby one się nie odnosiły w ogóle do tych dwóch wskaźników efektywności pracy i produktywności, to po prostu połowa była ludzi w szarej strefie. No to tutaj z matematyką to Breżniew nawet nie wygrał. Nie ma tutaj cudów. Jak sobie to wszystko dobrze zorganizuje, to będzie mu się w miarę nieźle żyło, ale jak jest z tym gorzej, bo i od strony tego,
jak umiesz to zorganizować i od strony tego, jak możesz to zorganizować, no to może się też kończyć takim byciem cały czas w pracy, właściwie nie wychodzeniem z pracy i tak dalej, zwłaszcza w warunkach pracy zdalnej. I to jest jakiś taki problem bardzo duży, będzie rosnący problem, bo to też są branże, gdzie w ogóle nie ma tej świadomości, że trzeba się zjednoczyć. Nie bardzo wiadomo nawet z kim się zjednoczyć, no bo z kim się ma zjednoczyć, podwykonawca usług z branży logistycznej, jak on nawet nie wie, kto jest tam jego tym klientem, albo nie wiem, właśnie ludzi z branża kreatywna. No, nie ma w ogóle świadomości tego, że ktoś jest gdzieś w podobnej sytuacji, a nawet jak znajdziemy tych w podobnej sytuacji, to przebicie się przez taką... Przez takie poczucie, że to i tak nic nie da, jest olbrzymim wyzwaniem. W tych pierwszych projektach Nowego Ładu była mowa o podjęciu tematu umów cywilnoprawnych, dokończeniu tego, co zostało tam rozpoczęte kilka lat temu. Miejmy nadzieję, że to jakoś zostanie podjęte. I rzeczywiście jest tak, że świat pracy w Polsce w ostatnich 5 latach on jest taki pęknięty. Z jednej strony mamy wiele zdobyczy po tej stronie świata pracy, który potrafił się zorganizować. Prawda? Jak patrząc na to od strony pracowników branży handlu, no to takie przepisy jak na przykład zakaz handlu w niedzielę, czy wzrost stawki godzinowej, wzrost płacy minimalnej, to wszystko są bardzo realne zdobycze, tak? Wywalczone przez zorganizowany opór, w tym wypadku głównie przez Solidarność, która ma duże możliwości nacisku na rząd i robi to w sposób bardzo innowacyjny, nie tak jak jak w czasach liberalnych, kiedy nie mieli nic do powiedzenia, więc jedyne co im pozostawało to wyrażanie złości w taki sposób, żeby było łatwo to obśmiać, prawda? Że znowu zakłócają porządek w mieście, tylko poprzez zakulisowe różne naciski i bycie w miarę dobrych stosunkach, ale jednocześnie nie na każde żądanie, na każde zawołanie rządu. I to tutaj pewna postawa nastąpiła w tych branżach, ale rzeczywiście w tych branżach, które same siebie nie uważają za świat pracy, tylko właśnie za profesjonalistów, gdzie każdy na własną rękę i tak dalej, te branże rzeczywiście tu postępu nie ma, bo też nie ma żadnej formy nacisku. Witamy w rozmowie. Przejdziemy do prognoz, które są stworzone dla polskiej gospodarki zarówno w krótkim, średnim, jak i dłuższym terminie. Panie Mariuszu, może byśmy rozpoczęli od korekt, które ostatnio zostały dokonane przez kilka instytucji. Korekt im plus, polska gospodarka ma rozwijać się szybciej niż do tej pory sądziliśmy, więc 5% w tym roku jest całkiem realne, a może jeszcze będzie niespodzianka i będzie więcej, jak pan myśli? Myślę, że 5% jest osiągalne, co jeszcze kilka tygodni temu wydawało się poza zasięgiem, bo jednak pamiętajmy, że ten pierwszy kwartał będzie jednak wciąż recesyjny, bo zamknie się prawdopodobnie spadkiem wzrostu PKB rzędu 1% rok do roku. To jest spowodowane tym, że jednak przez dużą część pierwszego kwartału gospodarka była w lockdownie i spore części przede wszystkim usługi, a w zeszłym roku z kolei jednak ten lockdown był wprowadzony dopiero w połowie marca, czyli ostatnie 2 tygodnie kwartału było objęte zamknięciem, stąd też ten spadek. I w tym kontekście te 5%, o których mówimy, wzrostu gospodarczego do 2021 roku całego, no wygląda bardzo okazale i ambitnie, dlatego że oznacza to, że ten drugi, trzeci i czwarty kwartał będą bardzo mocne. Będą bardzo mocne i oby tak było, byśmy nie mieli jakichś lockdownów po drodze, które będą te prognozy obniżały w dół, ale mamy również ten średni termin i mamy prognozę Komisji Europejskiej do roku 2031 i polska gospodarka ma tam najlepsze perspektywy z wszystkich gospodarek w Unii Europejskiej. To samo jeśli chodzi o zestawienie giełd na świecie. Giełda w Warszawie ma być najlepsza w tym dziesięcioleciu, więc spokojnie mogę polecić ten typ inwestycji w czasach, gdzie nie wiadomo, gdzie inwestować. Oczywiście trzeba wybrać odpowiednią akcję, ale wróćmy do tej
do tego dziesięciolecia, bo to dziesięciolecie rysuje się jako złote dziesięciolecie, a mogą być jeszcze podjęte reformy kolejne, które jeszcze polepszą życie w Polsce. W takim razie, panie Mariuszu, czego się pan spodziewa w tym dziesięcioleciu? Czego bank się spodziewa? No, ta trzecia dekada, która niedawno się zaczęła i zaczęła się bardzo niefortunnie, bo zaczęła się od pandemii, ma rzeczywiście potencjał do tego, żeby stać się bardzo korzystna dla gospodarki i po prostu dla ludzi, no bo ostatecznie to jest najistotniejsze. Natomiast też pamiętajmy o tym, że okres, w którym żyjemy, jest bardzo zmienny i bardzo niepewny. Mamy do czynienia z pewnego rodzaju rewolucją na świecie, która pewnie gdyby nie pandemia, byłaby ewolucją. Pewne zjawiska by następowały stopniowo, natomiast pandemia je przyspieszyła i spowodowała, że pewne zmiany zaszły skokowo. Mamy do czynienia z gwałtowną cyfryzacją gospodarki, cyfryzacją również relacji międzyludzkich i to jest ogromne wyzwanie, ale też szansa dla tych, którzy będą potrafili się w tym odnaleźć. Mamy również transformację energetyczną związaną z celami klimatycznymi, które dość powszechnie są na świecie przyjmowane, związane z porozumieniem paryskim. To tutaj bardzo duża zmiana nastąpiła po zwycięstwie Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych, ponieważ poprzedni prezydent był co do tych celów klimatycznych zdecydowanie bardziej sceptyczny, więc tutaj mamy do czynienia właśnie z tego typu rewolucją elektromobilności i gdy weźmiemy to wszystko pod uwagę, te zmiany, które wokół nas zachodzą, to powinniśmy sobie uświadomić, że to jest takie środowisko bardzo, bardzo niepewne. My mamy bardzo dużo szans, żeby się w tym dobrze odnaleźć, żeby rzeczywiście ta dekada była dla polskiej gospodarki korzystna, żeby nas przesunęła na kolejny stopień rozwoju już takich krajów naprawdę rozwiniętych, bo oczywiście my się szybko rozwijamy, to jest godne uwagi, ale wciąż, gdy spojrzymy na poziom zamożności, to jednak Polska raczej plasuje się wśród tych krajów mniej zamożnych w Unii Europejskiej, a na pewno ambicje są większe. No i miejmy nadzieję właśnie, że te burzliwe czasy trzeciej dekady i kolejnych dekad, ale teraz mówimy o tej trzeciej dekady, pozwolą Polsce odnaleźć się w tym jak najlepiej i doszlusować do tych zamożnych krajów, rozwijać się szybko i nie tylko szybko, ale szybciej od innych, no i przez to zmniejszając ten dystans, a może go niwelując w stosunku do niektórych. Natomiast to, co chciałbym podkreślić, to że z jednej strony mamy bardzo dużo szans i wiele argumentów, żeby je wykorzystać, ale to nie jest samograj, to nie jest coś takiego, że autostrada pusta do szybkiego wzrostu, szybkiej jazdy. To jest wciąż droga, która momentami będzie kręta i będzie wymagała bardzo dużej uwagi i wysiłku. Ale to dla wszystkich, którzy niekoniecznie mają tak dobre perspektywy jak Polska, bo Europa Zachodnia już tak dobrych perspektyw nie ma, a jakby nie patrzeć, duża część korporacji niemieckich, francuskich, międzynarodowych często, jednak jeśli ma fabryki u nas, to produkuje to i wysyła w ramach eksportu na Zachód i mamy właśnie te wskaźniki na temat rosnącego eksportu. Wiemy, że gdzieś obok tej połowy eksportu, za którą odpowiedzialne są wielkie korporacje międzynarodowe, połowa to są polskie firmy, więc to polskie firmy również bardzo dużo zyskują na tym eksporcie, ale warto przypomnieć, że przemysł polski nie został zamknięty, nie podlegał żadnym lockdownom, na ile to, że w innych krajach takie lockdowny odbywały się również w przemyśle, pozwoliło Polsce zająć nowe rynki i zwiększyć wolumen eksportu. No, na pewno to, że Polska ma stosunkowo duży udział przemysłu w ogóle w gospodarce, to był jeden z czynników, dzięki któremu ten okres kryzysu pandemicznego przeszliśmy relatywnie suchą nogą. Oczywiście recesja była w zeszłym roku, ale była ona zdecydowanie płytsza niż w innych krajach i to w dużym stopniu wydarzyło się dzięki przemysłowi, który
nie był, tak jak pan powiedział, zamknięty. I nie tylko, że nie był zamknięty, ale no, był w stanie się bardzo szybko przeorganizować i produkować, produkować swoje produkty na często właśnie na eksport, produkować również w sposób konkurencyjny kosztowo i jakościowo. Więc no, no rzeczywiście tutaj ten przemysł, który generalnie na świecie no, utrzymywał gospodarkę, można powiedzieć, przy życiu, bo usługi w dużym stopniu były zamknięte, no w Polsce radził sobie również bardzo dobrze, a przez to, że ma on znaczący udział w polskim produkcie krajowym brutto, no to też i gospodarka na tym bardzo skorzystała. Dziękuję panie Mariuszu za udzielenie wywiadu. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam za chwilę na Ekonomię Raport. Partnerem strategicznym programu był PKO Bank Polski.